A teraz zapraszamy Państwa na aktualności z powiatu gołdapskiego, czyli babeczki z LO. No cześć! Siemka! Żółwi! Pania! Kujawiacze! Ale kujawiaczek tak na przywitanie? No to co, ale fajnie, nie? Dawno by się nie widzieli, chyba z rok. To tyle do obgadania. Ty, ale powiedz coś wesołego, bo te ludzie jakieś smutne siedzą. Lidle otworzyli. Ale śmieszne. Ale się śmieć. No chyba, że promocyjnie karpia rzucają. Wtedy ubaw popachy. Mało co z tymi karpiami nie pływają. Promocja kompleksowa. Ale ty wiesz, że ja słyszałam a propos biznesów, że u nas to najlepsze szmaty w całym województwie. No, co po niektóre, to specjalnie do naszego sanatorium się starają, żeby po naszych szmateksach polatać. I zanim normalny człowiek doleci, to już wszystko po złotówce. To ja tak myślę, że tyle tych alkoholi świata, to też dla turystów pootwierali. No, ja jednego takiego widziała, co chyba, że miał ze 3 promili. To chyba trzeba 2 dni pić. Ja znam takich, co żeby mieć 3 promili, to muszą 2 dni nie pić. Ale to chyba nie w Gołdapi. A nawet ostatnio alkoholi świata na popiełuszki koło Ogólniaka postawili, otworzyli. A to dla tych, wiesz co, przejazdem w liceum. Ale my coś nic o tych wyborach nie gadamy. O, tu to trochę więcej zabawy będzie. A który kandydat na burmistrza bardziej ci się podobał? Mnie osobiście obydwa się podoba. To na którego zagłosowałaś? No dobrze. No i przez ciebie te sfałszowane wybory. No to jak sfałszowane? No wyraźnie powiedzieli, no. Jeden krzyżyk na jednej liście. No to ja w tej książeczce tak postawiła ptaszka. Ptaszka. Na każdej liście. Na każdej stronie. No. No i my wybrali najlepszych. W 2 rzeczach to na pewno. A w jakich? W teorii i w ich mniemaniu. Co ja miałam powiedzieć? W teorii i w mniemaniu? A tego starego burmistrza to trochę ci nie szkoda? Oj, szkoda, szkoda. Fajny chłop. No. Ja nawet wiersz o nim napisałam. No to wal. Teraz? Tak, się wstydzę. Dawaj. Ale to sam początek tylko. Dobra, tam. Mirosie! Tyś nad poziomy wylatał. Oj, się nalatał. Tyś sięgnął, gdzie wzrok nie sięgał. Nawet za ruską granicę. Gołdapi, podniosłeś przyłbice.
ty węgiel na zimę już kupiła? Nie kupiła. Ale poszła ja na ten skład opałowy. Patrzę, a tam po drugiej stronie ulicy takie rezydencje wybudowali, że mnie tak wmurowało, że nie mogłam powiedzieć. 2 tony węgla poproszę. Taki belweder ja zobaczyłam. Ja słyszałam, tam nową policję budują. O, patrz pani. Żyła sobie żyła. Aż się dożyła. No i całe szczęście, bo już w tej starej policji to aresztowane się wstydzili siedzieć. A teraz to będą na wyścigi się pchać. Tylko będą musieli ze sobą kapci zabierać na zmianę. A jak którnego z miasta zgarną i będzie nieprzygotowany? To będzie popierdzielał na skarpetkach. No, może i tak. A ty wiesz, że w liceum to już dzienników nie ma? Tylko sam internet? No co ty? To czym oni teraz te dzieci poubalbają? Laptopami! No tak. Teraz każdy ma komputer, siedzą sobie w kątach, nawet się nie widzą. Całe życie towarzyskie zamarło, tylko e-maili piszą do siebie. Nauczycieli do uczniów, uczni do nauczycieli, nauczycieli do rodziców, rodzice do nauczycieli. Uczni do uczniów, dyrektor do wszystkich. I demografia spada na pysk. No bo teraz to po niektóre myślą, że to się robi kopiuj i wklej. Ale wiesz, ja tak myślę o tym naszym nowym burmistrzu. No? To nie jest ten Tomek z 4. E? Ty, matura, czekaj, matura 97. No tak, rząd od okna, trzecia ławka. Zgadza się, ty. Ale wyrósł. No i popatrz, jakiego my burmistrza wychowali. Dobra szkoła. Dobra szkoła. Ale biedną teraz. Teraz my będziemy musiały z niego się wyśmiewać. Babeczki z LO, czyli Karina Jasińska i Danuta Muszyńska.